O teraz, proszę Państwa, książka. Z antywartościami czy antytreściami, które nie powinny się w literaturze dziecięcej młodzieżowej w ogóle znaleźć, jestem bardziej niebezpieczna. Więc jeszcze wątek może tego oszołomstwa, to jest cudzysłów znowu, bo często, no też ja osobiście, ale też wiele bardzo zacnych osób, które się krytycznie odnoszą do lektury Harry'ego Pottera, spotyka się z argumentami, że to już naprawdę jest skrajne. No jakże można, że nie ma się czym Kościół zajmować, no porządną książką Harry Potter. No to odpowiem Państwu tylko tyle. Jeden argument. Benedykt XVI 2 lata przed swoim wyborem na stolicę Piotrową na piśmie wyraził, co myśli o Harry Potterze. Jest to tak druzgocąca recenzja, że ja przy całym swoim entuzjazmie, to znów cudzysłów, do komentowania Harry'ego Pottera, że on miał niepowiteralne zagrożenie w tej książce, takie no, duchowe dla tego pokolenia, które gdzieś tam wokół tym wchodzi. No. Benedykt XVI w liście do Gabriele Gubi, autorki książki profesjonalnej o Harry Potterze, to jest niemiecka socjolog, znana w Europie z różnych wykładów i taka osoba dość zacna. Gabriele Gubi w swojej książce zamieściła ten list 2 lata przed wyborem na stolicę Piotrową. Kardynał Ratzinger napisał następujące zdanie, kilka, ale wyjmę to najważniejsze, o Harry Potterze. Jest to książka, która zabija chrześcijaństwo w duszy dziecka, zanim ono w ogóle zdążyło się tam zakorzenić. Więc powiedzenie, że to czyli, jest że zabija książka chrześcijaństwo w duszy dziecka, zanim pojawiło się ono zakorzenić. No w ogóle my mówimy też o chrześcijanizmie, którego dawno już nie ma, a chrześcijaństwo, chrześcijanizm wyparło, proszę Państwa.